W dzisiejszym webinarze będę mówiła na temat tego, komu potrzebna jest pomoc specjalisty. W dzisiejszych czasach wizyty u psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry stają się coraz bardziej popularne i są powszechne. Zwiększa się także dostępność takich usług. Niestety, nie zawsze jest to profesjonalna pomoc. Dlatego podczas dzisiejszego spotkania postaram się przybliżyć temat pomocy psychologicznej. Kto takiej pomocy może udzielać oraz jakie w ogóle istnieją formy pomocy psychologicznej. Podczas spotkania powiem o tym, czym jest pomoc psychologiczna, kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty. Powiem także o tym, jak przygotować dziecko na pierwszą wizytę u psychologa. Wymienię także etapy pomocy psychologicznej oraz krótko je opiszę. Powiem, czym różni się zawód i zakres udzielanej pomocy przez psychologa, psychoterapeutę i psychiatrę. Na koniec zaś powiem o tym, gdzie szukać pomocy, zarówno tego bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, jak i w świecie wirtualnym. Gdzie tej pomocy szukać, gdzie znaleźć. Na początku chciałabym, żebyśmy chwilę zastanowili się na tym, czym jest pomoc psychologiczna. Pomoc to nic innego jak szukanie mocy. Szukanie mocy, która tak naprawdę znajduje się w nas samych. Tak więc pomoc psychologiczna jest to wyprawa, pomoc, która znajduje się w nas samych, ale drugi człowiek jest nam potrzebny czasem, aby odkryć te nasze zasoby, aby pomóc nam zlokalizować to źródło naszej mocy. Jest to więc odkrywanie mocy w sobie samym, w swoim dziecku, w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Wiemy o tym, że żeby sięgnąć po tą pomoc, najpierw musimy zauważyć, że coś dzieje się w naszym życiu, coś, co nas niepokoi, co zakłóca nasze normalne funkcjonowanie. I tutaj wiemy o tym, że nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku i tym pierwszym krokiem, jeśli chodzi tutaj o taką pomoc psychologiczną, to jest właśnie zlokalizowanie tego, dostrzeżenie tego, że coś w naszym życiu nas niepokoi, że coś jest takiego, co chcielibyśmy zmienić, co przeszkadza nam normalne funkcjonowanie. Kiedy warto więc skorzystać z pomocy specjalisty? Na pewno wtedy, kiedy dziecko ma objawy, których badania i konsultacje lekarskie nie są w stanie wyjaśnić, czyli na przykład pojawiają się zaburzenia snu. W sytuacji, kiedy do tej pory nasze dziecko przesypiało bezproblemowo całą noc, nie miało koszmarów sennych, a teraz nagle takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, jest to sygnał, który powinien nas zaniepokoić, kiedy powinniśmy się skupić na naszym dziecku, na tym, co się dzieje w jego otoczeniu, aby być może znaleźć to źródło, gdzie tkwi problem, dlaczego takie sytuacje nagle zaczęły się pojawiać. Takim sygnałem, który jest też mocno niepokojący i który powinien zwrócić naszą uwagę, to na pewno wtórne moczenie nocne. Czyli w sytuacji, kiedy nasze dziecko już zostało odpampersowane, kiedy nie moczy się w nocy, teraz nagle pojawia się regres i pojawiają się takie sytuacje, kiedy dziecko albo w nocy wstaje i mówi, że niestety załatwiło się w łóżku, czy nie przesypia do rana nocy, tylko właśnie no, pojawia się ten kłopotliwy problem, to wtedy także warto skupić się tutaj na dziecku, na tym, co się dzieje w jego świecie, w jego kontaktach z rówieśnikami. Być może coś się dzieje w świecie czasami też bajek, gier, które ogląda, co może być przyczyną tego wtórnego moczenia nocnego. Także zaburzenia odżywiania są tutaj takim silnie niepokojącym sygnałem, kiedy warto zatrzymać się i zwrócić się o pomoc do specjalisty, po to, aby te nasze zaburzenia odżywiania, zaburzenia naszego dziecka, odżywiania nie poszły w tą stronę już taką drastyczną, czyli bulimia, anoreksja, żebyśmy byli w stanie w sposób szybki zareagować i odpowiednio zahamować to, co się zaczyna niepokojącego dziać. Sygnałem, który powinien zaniepokoić, są także trudności z budowaniem relacji z rówieśnikami. Nadmierna chęć izolowania się naszego dziecka od reszty rówieśników także powinna nas mocno zastanowić, co jest tego powodem. Czy jest to podłoże genetyczne, czy może właśnie coś takiego się dzieje w grupie rówieśniczej, że
Dziecko nie potrafi się odnaleźć w tym środowisku. Agresja wobec rówieśników również jest sygnałem, że z czymś, z emocjami dziecko sobie nie radzi. Agresja nie tylko właśnie wobec rówieśników, ale także agresja skierowana na samego siebie, czyli tutaj wszystkie te zachowania autodestrukcyjne, samookaleczenia, uderzanie głową o twardą powierzchnię. To wszystko jest też takim mocnym sygnałem, że dziecko ma jakiś problem, ma jakąś trudność, którą być może ciężko wyrazić mu słowami, a z którą samodzielnie nie może sobie poradzić. Kiedy obserwujemy u dziecka zmiany zachowania wynikające z doświadczeń, z którymi dziecko nie potrafi sobie samodzielnie poradzić, także powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty. Takimi sytuacjami może być na przykład rozwód rodziców, pojawienie się na świecie rodzeństwa, albo być może zmiana szkoły, albo zmiana miejsca zamieszkania. To wszystko wprowadza pewien chaos w życie tak młodej osoby. Ona często nie potrafi się wtedy odnaleźć, nie wie, czy jak będzie w tym nowym miejscu, czy będzie tam bezpieczna. Wiadomo, że dzieci są różne, niektóre mogą zareagować nadmiernym właśnie stresem, paniką i przełożyć się to może na różne trudne zachowania. Inne zaś dzieci przechodzą całkowicie łagodnie tego typu zmiany w swoim otoczeniu. Zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty, jeżeli cokolwiek nas niepokoi w zachowaniu dziecka. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze lepiej zrobić więcej niż mniej. Zawsze lepiej się upewnić, skonsultować to z osobą, która na co dzień pracuje w danym temacie, aby mieć ten spokój wewnętrzny, tą ulgę, że nic takiego strasznego być może się nie dzieje, a jeśli się dzieje, to żeby wcześniej podjąć pewne kroki, które będą pomocne młodemu człowiekowi w dorastaniu. Jak więc przygotować dziecko na pierwszą wizytę u psychologa? Przede wszystkim przed umówieniem wizyty warto spokojnie porozmawiać z naszym dzieckiem. Warto znaleźć odpowiednią ilość czasu, przestrzeń odpowiednią, tak abyśmy się czuli razem z dzieckiem bezpiecznie, aby nic nam nie przeszkadzało, nie zakłócało tej naszej rozmowy. Czyli stworzyć taką przestrzeń, która będzie sprzyjała szczerej, otwartej rozmowie. Podczas rozmowy jako dorośli bądźmy przede wszystkim autentyczni i szczerzy. Dlatego jeżeli nie potrafimy odpowiedzieć dziecku na jakieś pytanie, nie obawiajmy się powiedzieć, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale być może jeżeli skorzystamy z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, on pomoże nam rozwiązać to trudne zagadnienie, na które ja nie potrafię Ci udzielić odpowiedzi. Także warto podczas rozmowy wytłumaczyć przede wszystkim, skąd ten pomysł, aby skorzystać z pomocy specjalisty, oraz wytłumaczyć dziecku, czym dokładnie zajmuje się dana osoba, do której mamy zamiar się z dzieckiem wybrać. Podczas rozmowy z dzieckiem należy dostosować także przekazywane komunikaty do wieku i rozwoju dziecka. Tak więc miejmy na uwadze to, że na przykład do dziecka w wieku przedszkolnym możemy powiedzieć, że w czwartek po przedszkolu pójdziemy do pani psycholog, która będzie Cię chciała poznać, dlatego też będzie zadawała Ci różnego rodzaju pytania. Ty staraj się odpowiadać na te pytania. W międzyczasie tak samo będziesz mógł się pobawić, być może będziesz mógł coś narysować, coś zbudować z klocków Lego. Stwórzmy taką przestrzeń, że będzie to coś fajnego, coś takiego sprzyjającego dziecku. Podczas rozmowy na pewno nie mówmy komunikatów typu nie mam do Ciebie cierpliwości, nie mam już do Ciebie siły, czy po prostu nie radzę sobie z Tobą, wszystkie już możliwe pomysły wyczerpałam, dlatego nie wiem, co z Tobą zrobić, dlatego pójdźmy do psychologa, dajmy na to. Warto tutaj jakby do dziecka kierować takie słowa, które będą sprzyjały temu pierwszemu kontaktowi ze specjalistą, nie zaś zamykały na ten kontakt, na tą relację, bo jeżeli dziecko postawimy w takim trochę poczuciu winy, że no jest nie takie, jakie rodzic by oczekiwał, żeby było, no to już na starcie tutaj droga do takiej rozmowy z psychologiem jest dużo bardziej utrudniona, dużo bardziej zamknięta, bo dziecko czuje się troszkę, że idzie jakby za karę do psychologa, że coś złego zrobiło i po prostu jest to dla niego swojego rodzaju kara.
Warto natomiast mówić o swoich uczuciach. Zawsze warto jako osoby dorosłe mówić o swoich uczuciach, o tym, że martwimy się, że zauważamy pewne niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, że chcielibyśmy, aby być może wróciło zachowanie naszej pociechy do wcześniejszego stanu, jak kiedyś się zachowywało. Jeżeli tutaj mamy do czynienia ze starszym dzieckiem, warto przekazywać takie informacje, mówiąc, używając słów martwię się właśnie o ciebie lub bardzo chcę, aby tu wskazać, co konkretnie chcemy, aby uległo zmianie. Dlatego poprosiłam o pomoc osoby, która na co dzień zajmuje się tego typu problemami, aby pomogła nam sobie przejść przez ten trudny czas. Podczas rozmowy bardzo istotne jest także to, aby uspokoić, czy to nasze młodsze dziecko, czy to nawet nastolatkowie też stresują się często przed tego rodzaju spotkaniami, wizytami, więc warto uspokoić. Młodsze dzieci można zapewnić o tym, że jeżeli będzie dziecko chciało, jeżeli będzie taka potrzeba, to rodzic z nimi będzie obecny podczas trwania całego spotkania i przede wszystkim właśnie nie nastawiać dzieci przed wizytą u specjalisty, nie mówić, jak mają się zachowywać, czego mają nie robić, co mają robić, co mają mówić. Nie kierować też komunikatów, zachowuj się tak, żebym się za ciebie nie wstydziła, nie przynieś mi wstydu. To także nie są komunikaty, które będą dobrym rozwiązaniem w tym momencie. Ważne jest także, abyśmy my, jako osoby dorosłe, przed pierwszą wizytą u psychologa, aby rodzic, opiekun, który chce się mu umówić na tego rodzaju spotkanie, upewnił się, czy na spotkanie ma przyjść sam, czy z dzieckiem, ponieważ pierwsze takie spotkanie to jest zazwyczaj taki wywiad, zebranie informacji o tym, z czym czy ta osoba przychodzi, co jest źródłem problemu, co nam tutaj przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego też warto dopytać, w jaki sposób te pierwsze spotkania odbywają się w danym miejscu. Często jest tak, że pierwsze spotkanie jest poświęcone tylko na rozmowie z rodzicem, kiedy psycholog zbiera kompleksowy wywiad na temat sytuacji, która stwarza trudność, a czasami jest tak, że część spotkania psycholog przeprowadza rozmowę z rodzicem, w drugiej zaś części spotkania jest to rozmowa z dzieckiem. Także tu warto dopytać o to, żeby później nie było zaskoczenia. Na czym polega pomoc psychologiczna? Jeśli doświadczamy w swoim życiu jakichkolwiek trudności, jeżeli mamy problem z regulacją emocji, czy towarzyszy nam długotrwały stres, przeżywamy jakieś kryzysy psychologiczne, jakieś życiowe załamanie, zawirowanie, to zawsze w takiej sytuacji warto skorzystać z konsultacji psychologicznej. W czasie trwania tej konsultacji psycholog przeprowadzi diagnozę naszego stanu, naszego funkcjonowania na tym etapie. W tym celu może przeprowadzić wywiad, może użyć różnego rodzaju kwestionariuszu, może poprosić o wypełnienie testów psychologicznych i po tej początkowej fazie pomocy psychologicznej specjalista poinformuje nas, jaka jest diagnoza i zaproponuje najbardziej odpowiednią formę pomocy na ten moment, która jest jego zdaniem najbardziej odpowiednia do obecnej sytuacji i potrzeb osoby, która z danym problemem zwraca się do niego. I tak może być to właśnie wsparcie psychologiczne, może być to interwencja kryzysowa, może to być psychoterapia lub już na samym wstępie może być to także skierowanie do innego specjalisty w celu wykluczenia być może jakichś trudności, które nie są zależne od względów, ze względów psychologicznych, tylko tutaj chodzi bardziej o układ nerwowy, być może o układ hormonalny, który zakłóca to normalne funkcjonowanie. Przejdziemy teraz do omówienia etapów pomocy psychologicznej i tak jak już wspomniałam, tym pierwszym etapem jest konsultacja psychologiczna. Jest to pierwszy kontakt z psychologiem lub z psychoterapeutą. Zazwyczaj są to jedno lub dwa, czasami trzy spotkania, które dotyczą poznania problemu osoby, która się zgłasza do specjalisty.
Każda sesja trwa mniej więcej 50 minut. Takie spotkanie trwa około 50 minut. W ich trakcie specjalista dokonuje, tak jak powiedziałam już, diagnozy na podstawie zadawanych pytań, czasami obserwacji, lub wykorzystuje dodatkowo kwestionariusze lub testy psychologiczne. Po zakończeniu tego pierwszego etapu informuje pacjenta o diagnozie i opracowuje taki plan pomocy wraz z informacją, jakie mogą być rezultaty i szacowany czas trwania, ile taki kontakt psychologiczny tutaj jest najbardziej optymalny, odpowiedni, aby zaszły zmiany, pożądane zmiany. Do kogo jest skierowany taki rodzaj pomocy? Przede wszystkim do każdej osoby, tak jak powiedziałam na początku, która odczuwa jakiekolwiek trudności w swoim życiu. Czy to właśnie trudności z wyrażaniem uczuć, czy ma nadmierne wahania nastroju, które utrudniają normalne funkcjonowanie, czy być może towarzyszy jej długotrwały stres lub trudności społeczne, czyli tutaj problemy w kwestii nawiązywania satysfakcjonujących relacji, to zawsze w tym momencie może udać się na pomoc do psychologa, do psychoterapeuty, bo pamiętajmy o tym, że konsultacja psychologiczna jest tym pierwszym krokiem do skorzystania z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, ale nie jest to jeszcze nic takiego wiążącego. Nie jest to rozpoczęcie żadnego rodzaju terapii. Jest to jakby taki wstępny zarys tego, jaki jest problem, jakie na ten moment mogą być środki zaradcze, aby było lepiej. Po takim wstępnym etapie, po wstępnej konsultacji psychologicznej, może pojawić się ze strony psychologa propozycja, że jest tutaj potrzebne wsparcie psychologiczne, czyli to jest taka terapia wspierająca, która obejmuje kilkanaście spotkań i jest to tak naprawdę doraźna pomoc osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj często pojawia się pytanie, czym różni się więc terapia wspierająca od terapii indywidualnej? A więc różni się to tym, że pacjent w takiej terapii nie pracuje nad głębszym zrozumieniem i przepracowaniem przyczyn swojego problemu, tylko podczas spotkań z psychologiem, z terapeutą skupia się na tym, aby zatroszczyć się o siebie w chwili obecnej. Czyli po prostu skupiają się na tym w swojej pracy, aby osoba udająca się po pomoc uzyskała spokój, harmonię w swoim życiu, wyciszenie i zrozumienie swoich uczuć, swojej sytuacji, w której obecnie się znalazła, po to, aby być może za chwilę rozpocząć proces psychoterapii, czyli głębszego poznawania, co mogło być przyczyną tego, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy. Do kogo jest skierowany taki rodzaj pomocy? Przede wszystkim do osób, które znalazły się w kryzysie, które doświadczają nagłej, trudnej sytuacji życiowej i chcą uzyskać wsparcie emocjonalne w tej konkretnej sytuacji. Czyli chcą wiedzieć, jak właśnie uzyskać tą stabilność w tym momencie, tu i teraz. Jak sobie poradzić z tymi przeżywaniem wielu silnych i trudnych emocji. Po wsparcie mogą się udać osoby w sytuacji, na przykład kiedy dowiadują się o diagnozie ciężkiej choroby osoby bliskiej lub swojej chorobie i trudno jest sobie w tym pierwszym etapie z tym poradzić. Także strata bliskiej osoby jest tutaj takim elementem, kiedy to wsparcie psychologiczne może być bardzo potrzebne i niezastąpione, a także konflikty rodzinne, czyli na przykład rozwód, też może być tutaj sytuacją, kiedy to wsparcie psychologiczne będzie potrzebne. Interwencja kryzysowa. Jest to zazwyczaj jedno lub kilka spotkań, także jest to działanie doraźne i krótkoterminowe. Interwencja kryzysowa także skupia się na konkretnym problemie osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji, ale sytuacja ta zazwyczaj wynika z jakichś czynników zewnętrznych, na które osoba ta nie miała wpływu. Kontakt terapeuty z pacjentem polega na zajęciu się bieżącymi emocjami i odkryciu zasobów danej osoby, aby poradziła sobie z obecną sytuacją życiową i mogła zacząć prawidłowo funkcjonować dalej w obecnym świecie.
Do takiej pomocy kierowane są zazwyczaj osoby, które właśnie znalazły się w takiej nagłej sytuacji problemowej, w jakimś kryzysie, i nie było to w dużej mierze zależne od nich, czyli nagły wypadek komunikacyjny, bycie świadkiem takiego nagłego wypadku lub przeżycie samemu takiego traumatycznego wydarzenia, wszelkiego rodzaju właśnie wydarzenia traumatyczne lub śmierć bliskiej osoby. To także takie sytuacje, kiedy ta interwencja kryzysowa jest jak najbardziej odpowiednim elementem pomocy. Psychoterapia. Psychoterapia jest to zaś już proces długoterminowy, który trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Psychoterapia odbywa się w sposób regularny. Jest to zazwyczaj jedna sesja w tygodniu, czasami jedna sesja na 2 tygodnie. Od czego zależy długość trwania terapii? Można powiedzieć, że od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, z jakim problemem się zgłaszamy do specjalisty, a także od współwystępowania innych zaburzeń, czy na przykład pojawiają się uzależnienia, zaburzenia osobowości, choroby somatyczne, ale także od zasobów pacjenta, jak bardzo jest on zmotywowany do tego, aby dokonać zmian w swoim życiu. A także od czasu trwania objawów i ich nasilenia, po jakim czasie ta osoba zgłosiła się do specjalisty. Czy jest to długo odwlekany problem, czy raczej szybka reakcja, chęć zmiany. To wszystko ma wpływ na to, jak długo ten proces terapeutyczny będzie trwał. Na czym polega psychoterapia? Polega na osobistej rozmowie pacjenta z psychoterapeutą. I służy lepszemu poznaniu, zrozumieniu siebie samego i swoich potrzeb oraz ograniczeń. Na samym początku psychoterapii terapeuta wraz ze swoim klientem podpisują swojego rodzaju, zawierają kontrakt, w którym określają cele. Ważne, żeby te cele właśnie były realne, możliwe do osiągnięcia. Określają także, w jakim czasie może się to udać. Także to wszystko jest ustalone już na jednych z pierwszych spotkań, po to, aby zarówno dla jednej strony, jak i dla drugiej strony były klarowne warunki, w jakich ten proces będzie się przebiegał. Do kogo skierowany jest taki rodzaj pomocy? Do osób, które chcą poradzić sobie z aktualnie przeżywanymi trudnościami w obszarze emocjonalnym czy społecznym, ale także dążą do zaangażowania się we własny rozwój. Czyli wszystkie osoby, które chcą poszerzyć świadomość samego siebie, chcą wiedzieć więcej na temat swojego funkcjonowania w świecie, potrzebują także wsparcia w związku z jakąś trudną sytuacją życiową, czyli do każdej tej osoby, która chce polepszyć jakość swojego życia. Psychoterapia może być, tak jak już wspomniałam, indywidualna i odbywa się wtedy twarzą twarz z terapeutą. Jest to spotkanie w cztery oczy. I tutaj chciałabym powiedzieć, jak często jest to mylnie postrzegane, że terapeuta nie daje gotowych rozwiązań osobie, która do niego przychodzi z danym problemem. On nie ma szablonu, który wskaże, oto będzie najlepszym rozwiązaniem na twoje trudności. Nie. Tak nie jest. Psychoterapeuta podczas spotkań z pacjentem nie wskazuje mu gotowych rozwiązań. On pomaga odzyskać kontrolę nad tym, co troszkę się zachwiało w jego życiu. Odzyskać kontrolę nad własnym życiem, tak aby za chwilę mógł samodzielnie podejmować decyzje w pełni zgodne z samym sobą. Psychoterapia może być także grupowa. Grupowa, jak sama nazwa wskazuje, czyli spotkania grupy pacjentów, której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Taki rodzaj terapii zaleca się osobom, które borykają się z problemami o charakterze społecznym, jak na przykład osoby cierpiące na fobię społeczną lub osoby mające trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. Pojawia się tutaj także psychoterapia rodzinna, która wskazana jest w sytuacji, kiedy relacje pomiędzy członkami rodziny są zaburzone i kiedy rodzina nie potrafi się porozumieć. Rodziny zgłaszają się na terapię, kiedy powtarzające się nieporozumienia, kłótnie odbijają się negatywnie na dzieciach, na całym systemie rodzinnym, kiedy z dzieckiem zaczyna się dziać
coś niepokojącego, to wtedy najczęściej, jak rodzice przychodzą, zgłaszają problem, że jest jakaś trudność w funkcjonowaniu dziecka. Często zdarza się tak, że to jednak problem tkwi troszkę głębiej, troszkę gdzieś indziej jest zlokalizowany, a dziecko tylko po prostu w taki sposób radzi sobie z tymi trudnymi emocjami, ponieważ no nie umie w inny sposób, nie jest na tyle dojrzały, żeby zrozumieć, poradzić sobie z tą sytuacją, która się wokół niego dzieje. Także taka psychoterapia rodzinna jest zalecana w sytuacji śmierci kogoś bliskiego albo nagłej zmiany życiowej, kiedy cały system rodzinny został w pewien sposób zachwiany, nie potrafi odnaleźć się w bieżącej sytuacji, to wtedy psychoterapeuta podczas pierwszych spotkań wysłucha, co jest, co skłania do przyjścia do niego i podejmie też decyzję razem z osobą zainteresowaną, jaki rodzaj wsparcia, jaki rodzaj pomocy, czy to właśnie psychoterapia indywidualna, grupowa czy rodzinna będzie najbardziej korzystna na tym etapie. Podczas konsultacji psychologicznej lub w trakcie udzielanego wsparcia psychologicznego specjalista może skierować pacjenta na konsultację do lekarza. Najczęściej będzie to konsultacja z lekarzem psychiatrą, neurologiem lub endokrynologiem. Pamiętajmy o tym, że psychiatra w odróżnieniu od psychologa może wypisywać recepty i zwolnienia, tak więc w razie potrzeby dobierze on odpowiednie leki, które zmniejszą nasilenie objawów i które wpłyną na poprawienie jakości życia. Pamiętajmy jednak o tym, że taka pomoc psychiatryczna dobrze jest, żeby szła równomiernie z psychoterapią, żebyśmy nie skupiali się tylko na tym elemencie farmakologicznym, który jest bardzo ważny i na wstępnym etapie, kiedy objawy depresji czy jakichś innych zaburzeń są tak duże, że utrudniają normalną komunikację z pacjentem. Jest to bardzo ważny element, jednak ważne jest, abyśmy sami uzyskali ten nasz dobrostan, potrafili radzić sobie z sytuacjami w odpowiedni sposób i właśnie od tego jest psychoterapia, która pomaga nam wypracować odpowiednie metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Do psychiatry przede wszystkim warto się zgłosić z dzieckiem w sytuacji, gdy podejrzewa się u niego choroby takie jak autyzm, ADHD, zespół Aspergera, zaburzenia zachowania czy zaburzenia lękowe. Wtedy na pewno ta pomoc lekarza, psychiatry będzie tutaj potrzebna i jak najbardziej jest zasadna, aby udać się na taką konsultację. Zaś endokrynolog może sprawdzić, czy podłoże problemów naszych czy naszego dziecka nie tkwi właśnie w somatyce, czyli na przykładowo, czy zaburzenia hormonalne nie imitują objawów depresji u naszego nastolatka, u naszego dziecka. Jest to w pewien sposób połączony ze sobą system, tak więc równoczesne stosowanie pomocy psychologicznej i konsultacji lekarskiej na pewno przyspiesza ten powrót do zdrowia. Czym więc się różnią psycholog, psychoterapeuta i psychiatra? Psycholog jest to osoba, która ukończyła 5-letnie studia na kierunku psychologia. Przeprowadza wstępną diagnozę psychologiczną, może używać do tego testów, kwestionariuszy psychologicznych, udziela wsparcia, pomocy psychologicznej, czyli konsultuje, udziela porad psychologicznych, działa w interwencji kryzysowej. Często prowadzi psychoedukację, zaś psychoterapeuta jest to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia lub pokrewnym, a następnie skończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii lub jest w trakcie procesu certyfikacji. Osoba będąca psychoterapeutą sama przeszła własną psychoterapię i tym samym może tej pomocy udzielać innym. Specjalnością psychoterapeuty jest leczenie zaburzeń i problemów psychicznych metodami psychoterapeutycznymi. Osoba psychoterapeuty znajduje się pod stałą opieką, można tak powiedzieć, że stale konsultuje swoje pewne obawy,
z osobą bardziej doświadczoną, z bardziej doświadczonym psychoterapeutą, czyli podlega tak zwanej superwizji. Zaś psychiatra jest to lekarz, jest to osoba, która ukończyła studia medyczne i uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Osoba taka ma możliwość, tak jak już wspomniałam, wypisywać recepty, zwolnienia lekarskie oraz ma możliwość skierować do szpitala, jeśli stan i sytuacja pacjenta tego wymagają. Często tutaj mylimy ze swojego jakby środowiska szkolnego. Wiem, że często młodzież, dzieci mylą psychologa z psychoterapeutą. Często także rodzice przychodzą do psychologa i proszą o prowadzenie psychoterapii z dzieckiem. Nic bardziej mylnego. Psycholog to osoba, która jest na tym pierwszym wstępnym etapie, która może pomóc, doradzić, ale psychoterapeuta to osoba, która ukończyła jeszcze większy jakby wachlarz wiedzy zdobyła pod tym względem, aby pomagać terapeutycznie. Także to są dwie zasadniczo duże różnice, o których warto tutaj pamiętać. Ważne jest także, aby tutaj wspomnieć o tym, by skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty w Polsce w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie takie nie jest potrzebne w ramach konsultacji nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc jeżeli chcemy na taką konsultację udać się prywatnie, nie ma potrzeby posiadania skierowania. Aby zaś pójść z dzieckiem do psychiatry, nie potrzeba posiadać skierowania. Można bezpośrednio zgłosić się do poradni. Gdzie więc szukać tej pomocy specjalistów? W Polsce coraz więcej pojawia się ogólnopolskich linii wsparcia, które często działają także całodobowo po to, aby umożliwić młodym osobom, ale i także nam, osobom dorosłym, tą pomoc psychologiczną, aby była jak największa dostępność do tych usług. Telefon 116-111 jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest czynny całodobowo. Także telefon 800-080-222, także jest to całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w sprawach dzieci. Tutaj mamy także telefoniczną pierwszą pomoc psychologiczną. Dzwoniąc pod ten numer 22 425 98 48 uzyskamy wskazówki, jak w tej sytuacji początkowej się zachować, gdzie udać się po pomoc, gdzie uzyskać odpowiednie wsparcie. Numer 812 12 12 jest to dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. To jest bezpłatna linia, także działająca interwencyjnie dla dzieci i młodzieży. I taką specyfiką tego dziecięcego telefonu zaufania jest jego dwoisty charakter, bo z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej strony pełni on również rolę telefonu interwencyjnego, bo po drugiej stronie znajdują się psycholodzy, pedagodzy, niekiedy prawnicy, które udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom, ale także pod tym numerem interwencyjnym osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Także z tych numerów możemy śmiało korzystać. Możemy też naszym dzieciom w szkole mówić, że właśnie ten numer 116, 111 czy pozostałe numery są jak najbardziej dobrym elementem, który pomoże wyjść być może z tej kryzysowej, nagłej sytuacji, kiedy nie ma w pobliżu zaufanej osoby, z którą na co dzień chcielibyśmy porozmawiać. Mam tu na myśli, że na przykład jeżeli chodzimy do szkoły, to często nauczyciel, wychowawca jest tą osobą, której dziecko ufa, której się zwierza, ale wiadomo, że są przerwy świąteczne, są ferie, wakacje, nie zawsze jest ten nauczyciel dostępny. Także tutaj warto podać taką wskazówkę, taki numer telefonu, aby dziecko wiedziało, że pod tym numerem telefonu uzyska pomoc. Bezpośredni kontakt ze specjalistami możemy uzyskać w zespole psychologiczno-pedagogicznym szkoły. Coraz częściej w szkołach pojawiają się psycholodzy,
którzy świadczą pomoc, są od, można powiedzieć, pierwszego kontaktu osobami, które udzielają wsparcia młodym osobom. Pamiętajmy tutaj jednak o tym, że właśnie psycholog szkolny nie przeprowadzi psychoterapii z naszym uczniem, z naszym dzieckiem. Nie jest to w zakresie jego kompetencji i szkoła też nie jest miejscem do tego, gdzie się prowadzi terapię. Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Tam można również bezpośrednio twarzą w twarz uzyskać pomoc od specjalistów. Lekarz psychiatra także udzieli takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Ostry dyżur, Centrum Interwencji Kryzysowej. Jest to miejsce czynne całodobowo, więc tam także uzyskamy zawsze pomoc, a także środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Wsparcie blisko naszego domu. Wiemy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże w tym momencie na specjalistów, na psychiatrów, na psychologów, na psychoterapeutów. Wiemy, że jest ich ciągle za mało. Jednak w Polsce coraz więcej tych centrów zdrowia psychicznego powstaje. W chwili obecnej jest ich 27. Istnieje także 137 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Za pośrednictwem internetu możemy w sposób szybki odszukać, gdzie na terenie naszego województwa tego typu centra są, gdzie możemy uzyskać tą pomoc i nie miejmy oporu, aby korzystać z tej pomocy. Zawsze warto, tak jak powiedziałam na początku, zrobić więcej niż mniej, po to, aby komuś pomóc, niż później męczyć się z wyrzutami sumienia, że być może trzeba było zareagować wcześniej, trzeba było wykonać jakiś ruch, zanim wydarzyły się zdarzenia, na które już nie mamy wpływu, które wymknęły nam się spod kontroli. Radzenie sobie to nie robienie wszystkiego samemu samej. Taki obrazek na zakończenie, po to, aby nas utwierdzić w tym, że nie wszystko jesteśmy w stanie samodzielnie zrobić. I tutaj chciałabym także powiedzieć o tym, żebyśmy pamiętali, że jeżeli my sami, osoby dorosłe, potrzebujemy pomocy, to żebyśmy także nie mieli tego oporu, aby z niej korzystać. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli sami potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy pomocy, to nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedniej pomocy naszym dzieciom. Jeżeli sami nie domagamy w pewnym momencie życia, kiedy coś nam się zachwiało, to sami poszukajmy tego wsparcia, pomocy, a dopiero później ratujmy, pomagajmy naszemu dziecku. Pamiętajmy cały czas o tym, że tak jak podczas lotu samolotem, w sytuacjach, kiedy następuje katastrofa, najpierw nakładamy maskę z tlenem sobie, a dopiero później dziecku. Tak samo tutaj, jeżeli następuje ten kryzys psychiczny, najpierw pomóżmy sobie, a dopiero później przenieśmy te nasze działania na nasze dziecko. Wtedy to będzie wszystko spójne i będzie miało pozytywne rezultaty. Dziękuję za uwagę.